Czy naprawdę istnieje fabryka, w której powstają idealne dzieci? Zaczynają zupełnie normalne, ale jak tylko zaczniesz je dostosowywać do siebie, stają się twoim idealnym dzieckiem. I dokładnie tym, czego chcesz. Ich osobowość i wygląd łatwo jest kontrolować. Wystarczy nacisnąć przycisk. A twoje dziecko jest już zapakowane i gotowe na dostawę. Mam nadzieję, że nic się w tym czasie nie pomiesza. Albo sprawy mogą nie potoczyć się tak dobrze. Wyobraź to sobie. Zamówiłaś zbuntowane dziecko z ostrym charakterem, a zamiast tego dostajesz miękką piankę. Albo odwrotnie. Zamówiłaś małego aniołka, a dostajesz małego demona. I o tym jest nasz filmik. Softgirl Ivy dostała córeczkę E-Girl o imieniu Laura. To dziecko nie przypomina tego, które zamówiła Ivy. Ale tylko ona była w pudełku. Najgorsze dla Ivy jest to, że fabryka niemowląt nie przyjmuje zwrotów, więc Ivy po prostu będzie musiała być mamą dla Laury. To zamieszanie było tak nieoczekiwane. Wesprzyj Laurę, daj nam lajka i subskrybuj. Ivy zdaje sobie sprawę, że to dziecko teraz należy do niej. Zobaczmy twój pokój, co? Jest pełen uroczych różowych rzeczy, bo Ivy spodziewała się subtelnej córeczki. Może Laura będzie w stanie go przemeblować i poczuje się jak w domu. Ivy nie spodziewała się tylu zmian. Ivy, nie spodziewała się, że twoja córka będzie miała własną osobowość? Pokój wygląda inaczej, ale jeśli Laurze to się podoba, to Ivy też. A jak się miewa Maja? W przeciwieństwie do Laury, Maja jest bardzo słodka i delikatna. I potrzebuje dużo miłości. Wylądowała u Meli, która jest bardzo nieprzewidywalna. Życie z taką mamą będzie trudne. Ledwo może otworzyć drzwi. Ale tak jak Laura, Maja wprowadza pewne zmiany. Więc w domu Melanii jest teraz śliczny różowy pokój. Maja nawet przerobiła przyjaciela swojej mamy. Pan Kostuch nigdy wcześniej nie był tak uroczy. Nie takiego dzieciaka się spodziewałaś, co, Mela? Kiedy ty i twoje dzieci bardzo się różnicie, czasami to może być stresujące. Ale czy to nie jest niesamowite? Każdy jest inny. Nasze nowe mamy będą musiały się tego nauczyć. Możesz spróbować z tym walczyć, ale to nigdy nie zadziała. Możesz próbować ukryć pierścionki i łańcuszki i dziewczyny, ale zawsze je znajdzie. Ivy jeszcze tego nie rozumie. Spójrz, ona wciąż próbuje walczyć z córką. Mogłaby ją po prostu zaakceptować i pokochać ją taką, jaką jest. Im bardziej Ivy próbuje zmienić Laurę, tym mniej Laura będzie chciała robić to, co jej każe. I nigdy nie zdobędzie jej szacunku. Uff, macierzyństwo jest trudne. Dzieci lubią różne rodzaje ubrań. Co to jest? Kolce? Auć! Ale Ivy się nie poddaje. Zrobiła nowe czarne koszulki dla siebie i dla Laury. Ale to nie wyszło. Co tu jest napisane? Wygląda na to, że Laura bojkotuje mamę, więc próbowała zmazać napis. Udało jej się. Teraz chłopaki mają różowe spódniczki. Może Mela i Maja lepiej się dogadują. Wygląda na to, że Mela zaraz będzie robić obiad. Ale dziewczyna nie może robić obiadu, zanim nie skończy swojego solo na perkusji. Jeśli wystarczająco mocno uderzysz w garnki, jedzenie będzie smakowało lepiej. Ale odkąd ma Maję, coraz ciężej jej to idzie. Pożyczyła pałkę do własnych celów. Melania kocha swoje pałeczki do gry na perkusji, więc utrata jednej byłaby prawdziwą tragedią. Okazuje się, że Maja przerobiła pałkę i dała jej magiczne moce.
Ta metalowa pałeczka do gry na perkusji wygląda teraz bardziej jak magiczna różdżka dobrej wróżki. O, moja biedna pałeczka! Mela nigdy nie zapomni swojego poprzedniego życia. To prawda, co mówią. Dzieci naprawdę zmieniają twoje życie. Laura będzie jadła i wybrała jedzenie pasujące do jej osobowości, ale Ivy nie przestanie próbować narzucić swojej preferencji córce. Buntowniczki nie piją różowego jogurtu. Laura i Ivy znów się nie zgadzają. Tym razem Laurze nie ujdzie to na sucho, ponieważ zostawiła ślad, którego Ivy może użyć, by ją znaleźć. Ivy znajduje córkę w okropnym nastroju i nie chce rozmawiać. Ivy powinna następnym razem bardziej uważać i upewnić się, że Laura nie narobi bałaganu. Melania ma zamiar wyremontować swój dom. I co może być dla niej lepsze niż kolce? Teraz ta poduszka krzyczy: trzymaj się ode mnie z daleka. Ćwieków nigdy za wiele. Cały ten wystrój przyniesie spokój i wewnętrzną harmonię. Jedyna rzecz, która może zabić klimat Meli, to ostry róg. Ale Mela nie pozwoli, żeby ten głupi stół sprawił, że zacznie płakać. Ona nigdy nie płacze. Dziewczynki niedługo pójdą do szkoły i muszą być przygotowane, więc ich mamy muszą iść po szkolne zakupy. Powinny dostać wszystko, czego chcą. Wybierzmy ładne przybory szkolne. Każdy wie, że jeśli twoje długopisy nie są ładne, nie będziesz chciała nimi pisać. Więc mamy się zamieniają przyborami, które wybrały, ponieważ ich córki to przeciwieństwa. A może zamiast zamieniać się przyborami, zamienią się córkami? Melania i Ivy też musiały o tym pomyśleć. Ale tak nie można. Nasze mamy będą po prostu musiały cieszyć się szczęściem swoich córek. Maja jest taka słodka, bo je dużo słodyczy. Jej ulubioną przekąską jest guma ze zmywalnymi tatuażami. Mela nie ma nic przeciwko tatuażom, ale nie podobają jej się słodkie wzorki, które wybrała Maja. Kwiaty i serca? I to nawet nie są prawdziwe tatuaże. Nie, Mela nie może do tego dopuścić. Jeśli chcesz tatuaż, powinnaś zrobić sobie prawdziwy. I powinien być naprawdę super. Co powiesz na coś takiego? Śmiertelny pająk? No to ja rozumiem. Chcesz jeszcze? Ivy spodobałyby się projekty Mai. Ona też lubi rysować takie rzeczy. Ale jej córka ma inne hobby. Ivy początkowo próbowała nie zwracać uwagi. Ale w końcu nie dało się ignorować tego hałasu. Ostatnią kroplą na szali goryczy był zniszczony obraz. Ale kiedy weszła Ivy, nie widziała niczego niezwykłego. Laura naprawdę ukrywa swoje zainteresowanie perkusją. Mela byłaby bardzo szczęśliwa, mogąc pomóc Laurze. Doprowadziłyby wszystkich sąsiadów do szału swoimi solówkami na perkusji. Ale zamiast tego Mela wychowuje Maję. A Maja nie chce żyć jak jej mama. Nic za nic. Uważa, że jej mama ma okropny gust, więc potajemnie się jej sprzeciwia, żeby jej nie denerwować. Jeśli chodzi o Laurę, Ivy w końcu dała sobie spokój z próbami zmieniania jej osobowości. Pozwala jej mieć ciemny plecak, jeśli założy delikatną, puchową maseczkę. Laura też jest nieposłuszna swojej mamie. Bezpieczeństwo jest ważne, ale moda jest jeszcze ważniejsza. Dziewczyny spotykają się w szkole i mogą wymieniać się akcesoriami. Teraz wszyscy są zadowoleni ze swoich masek. Idealne dziecko dla każdego rodzica. To była obietnica fabryki, w której Mela i Ivy zamówiły swoje córki. Ale nie dostały swoich idealnych dzieci. To sprawiło, że pomyślały, że może w fabryce popełnili błąd. Hmm.
Ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że nikt nie jest doskonały, a każde dziecko jest inne. Trzeba je kochać takie, jakimi są, a nie wymagać od nich, żeby były dla Ciebie idealne. I wtedy nie będzie ważne, czy Twoje dziecko to e-girl, czy soft girl. Jak myślisz, czy Melania i Ivy powinny zamienić się dziećmi? A może po prostu powinny kochać je takimi, jakie są? Podobała Ci się nasza nowa historia? Która część była Twoja ulubiona? Daj nam znać w komentarzach. I nie zapomnij polubić i subskrybować, żeby nie przegapić nowych filmików na TrumTrum Tri.